Witam Państwa ponownie. Kolejnym naszym gościem jest pan minister Michał Wójcik, Solidarna Polska, minister w kancelarii premiera. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, przed kilkoma minutami wicepremier Henryk Kowalczyk powiedział, że podpisanie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Sądzie Najwyższym zamyka właściwie sprawę, jeżeli chodzi o kamienie milowe, o KPO. Czy pana zdaniem tak się właśnie stało, że pieniądze popłyną do Polski i Unia już nie będzie w kolejnych kamieni milowych rzucać nam pod nogi? Chciałbym, żeby tak było, panie redaktor, że podpisanie ustawy o Sądzie Najwyższym zamyka wszelkie dyskusje z Komisją Europejską, ale jednak uważam, że nie tak do końca będzie. Unia Europejska będzie wykorzystywała przede wszystkim mechanizm pieniądze za praworządność. Unia Europejska będzie wykorzystywała kamienie milowe. Wiadomo, że jest dzisiaj obszar dyskusji dotyczący niektórych z kamieni milowych, do których my musimy podejść z najwyższą ostrożnością, patrząc interesem naszych obywateli. To jest temat, który trzeba omówić, trzeba dyskutować. Chodzi między innymi o kwestie silników spalinowych. Chodzi o chociażby o mieszanie się Komisji Europejskiej do regulaminu Sejmu. To wszystko znajduje się właśnie w tych kamieniach milowych. Na to my się nie możemy zgodzić jako Solidarna Polska. W żadnym razie. Natomiast chciałbym, żeby pieniądze popłynęły, ale ja jednak z bardzo dużą ostrożnością podchodzę do tego. Kolejny temat, który do nas wraca powoli, ponieważ zbliżają się wybory w przyszłym roku, nakładają się na siebie dwie tury i nie tylko dwie tury, ale również nakładają, czyli chodzi o wybory samorządowe i wybory parlamentarne. Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki w wywiadzie dla Polski Times mówi o tym, że trzeba będzie przełożyć wybory samorządowe, że jest taka potrzeba, że powinno się te wybory przełożyć. Z kolei prezydencki minister Andrzej Dera mówi, że nakładanie się terminów nie jest wystarczającym powodem na przełożenie wyborów. Jakie jest stanowisko Solidarnej Polski w tej sprawie? Bliższe stanowisku, które wyraził pan marszałek Terlecki. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o operację logistyczną, organizacji wyborów jednych i drugich, no to jest wyzwanie, można powiedzieć, w tym samym czasie. No, w tym samym dniu, panie ministrze, nawet. No właśnie, więc można sobie powiedzieć, pani redaktor, odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że to wyzwanie jest potężne, logistyczne, więc przełożenie, próba przełożenia jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że przecież wydłużyliśmy kadencję samorządów i nie widzimy żadnego problemu w tym, żeby taka ustawa rzeczywiście się pojawiła. No, wiadomo, że w procesie legislacyjnym pan prezydent odgrywa bardzo ważną rolę i dobrze było, żeby to w konsensusie zrobić. Natomiast faktem jest, że taka sytuacja ma miejsce dzisiaj i można powiedzieć, że zasadne, logiczne wręcz jest to, żeby taka propozycja została poparta. Nie widziałem na razie tych rozwiązań ustawowych. Nie wiem, czy ta ustawa już jest napisana, czy dopiero będzie, na pewno nie została przedstawiona, czy jest w tej chwili pisana. Natomiast temat wart jest rzeczywiście poparcia. W miniony czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do rozpoczęcia przez Radę Europejską procesu rewizji traktatów Unii Europejskiej. Co to oznacza dla Polski? Jak dalece jest to niebezpieczne? Bo że jest niebezpieczne, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać. No to trochę łączy się z tym pani pierwszym pytaniem. Czy my otrzymamy środki, które nam się po prostu należą, bo po prostu Polakom się należą te środki unijne. Nie ma cienia wątpliwości, bo Unia Europejska to nie są tylko zobowiązania, ale są także uprawnienia. Natomiast tutaj przy tej rewizji traktatów mogę powiedzieć, że to jest próba wymuszania na państwach członkowskich, także i na Polsce, wymuszania pewnych zachowań. No, wiadomo, nie jest proste zmienić się w sensie legislacyjnym, zmienić traktat. Natomiast już od jakiegoś czasu Komisja Europejska ustami chociażby pani von der Leyen
mówi o tym, że powinna nastąpić większa federalizacja w samej umowie koalicyjnej niemieckiej partii rządzącej. Dzisiaj jest mowa o tym, że o dążeniu do federalizacji Unii Europejskiej, czyli wręcz można powiedzieć o takiej landyzacji, nad czym bardzo ubolewam i przed czym przestrzegamy. My jako Solidarna Polska nie zgodzimy się kategorycznie na to, żeby uginać się tutaj w tym polu przed urzędnikami brukselskimi, którzy próbują również zmienić, pani redaktor, sposoby głosowania w Unii Europejskiej. Oni nie chcą po prostu głosowania, w którym decyzje niektóre mają zapadać w najważniejszych kwestiach jednomyślnie. Oni chcą po prostu w kwalifikowanej większości. Więc to by otworzyło drogę tak naprawdę do narzucenia pewnej agendy unijnej, niebezpiecznej dla nas, zwłaszcza jeżeli chodzi o wartości. Taka postępująca federalizacja, na to zgodzić się nie powinniśmy. Czyli pana zdaniem i rewizje traktatów, i zmiana głosowania, i kolejne działania Unii Europejskiej są prostą drogą do federalizacji Unii Europejskiej? Ależ oczywiście, o tym mówimy już od dłuższego czasu jako Solidarna Polska, że to jest próba sfederalizowania Unii Europejskiej. Bardzo niebezpieczna, z ośrodkami władzy w dwóch państwach, w dwóch miastach, no, w Berlinie i w Paryżu, może w trzecim, mniej w Brukseli. Na to się absolutnie zgodzić nie możemy. Unia Europejska, urzędnicy europejscy mają tendencję do wykraczania poza traktaty. Ja chociażby przypomnę kwestie kar nałożonych na Polskę. Otóż, szanowni państwo, kary zostały nałożone w ogóle bez podstawy traktatowej. Bez podstawy traktatowej. Więc w Brukseli czasami przyjmuje się, że można robić, co się po prostu podoba. Przecież oni bardzo chętnie mówią o praworządności wobec Polski, a sami z tą praworządnością mają bardzo duże problemy, bo nie poruszają się po torach wyznaczonych przez traktaty. Zmieniamy temat. Sporo emocji budzi kwestia posiadania przez Polaków broni. Czy Polacy powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni palnej, pana zdaniem? No, musimy popatrzeć na sytuację, w której w tej chwili poruszamy się, w jakiej rzeczywistości bardzo trudnej, szanowni państwo, w wojennej rzeczywistości, praktycznie rzecz biorąc. I to jest temat wart pochylenia się, nie macie mia wątpliwości. Od kiedy jestem w parlamencie, od lat dyskutuje się kwestie dostępu do broni. Ja sam z ciekawości sobie sprawdziłem pewne dane, które pokazują, że Polska praktycznie jest na ostatnim miejscu, na przedostatnim, na ostatnim jest Watykan, na przedostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o kwestię dostępu do broni. To jest współczynnik na 100 mieszkańców chyba około 2 na sztuk. Natomiast w Niemczech to jest 10 razy więcej, nie mówiąc już o takich państwach jak Stany Zjednoczone. I dzisiaj rzeczywiście temat w Solidarnej Polsce pilotują dwie osoby. To jest pani poseł Anna Maria Siarkowska, nasza nowa koleżanka, jak również pan minister Romanowski. Są pewne projekty, które są dyskutowane. Nie będzie to łatwa dyskusja. To od razu zapewniam, że ta dyskusja no, gdzieś tam w kuluarach już się toczy. No, warte jest pochylenia się, zastanowienia się nad tym. Natomiast trzeba pamiętać, że te wydarzenia chociażby w Stanach Zjednoczonych, to użycie broni no nie w takim celu obronnym, tylko po prostu agresywnym, żeby zaatakować drugiego człowieka, wymusza pewną refleksję także. I to na to trzeba również patrzeć. Więc ja pomimo tego, że sam się posługuję bronią, mam takie umiejętności, to jednak z dużą ostrożnością podchodzę do tych spraw. No, a z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Polacy ruszyli na strzelnicę, chcą się nauczyć strzelać, a Wojska Obrony Terytorialnej, można powiedzieć, święcą triumfy, ponieważ zgłasza się tylu chętnych, którzy chcą służyć w tej formacji. I to jest też przyczynek do tego, żeby tę dyskusję kontynuować i zakończyć jakimiś konkretnymi wnioskami, jeżeli chodzi o posiadanie broni przez Polaków. To prawda, ale trzeba racjonalnie też, wie pani, spojrzeć na to, bo jednak broń to jest coś niezwykle groźnego też. Więc ta dyskusja no, musi się odbyć, nie ma cienia wątpliwości. My również będziemy mieli być może swoje propozycje w tym zakresie. Natomiast mówię, z pewną ostrożnością podchodzę do tej sprawy. A może warto zatrzymać się na tym, żeby nauczyć po prostu ludzi strzelać na strzelnicach, a nie żeby każdy mógł posiadać broń w domu. Jest program Strzelnica w każdym powiecie, także wiem, że wielu ludzi korzysta.
Jeżeli jesteśmy przy temacie wojny, to chciałam zapytać o dokumentowanie zbrodni wojennych na Ukrainie. W tej chwili wiemy i wiemy już od dłuższego czasu, że śledztwo się toczy. Wiemy w tej chwili, że się rozwija. Wczoraj kolejne dramatyczne, tragiczne doniesienie o odkryciach kolejnych masowych grobów i dowody na zbrodni Putina i Rosjan na terenie Ukrainy, kiedy polska prokuratura wszczęła śledztwo. Przez lewicowe media przetoczyła się fala krytyki, że Ukraińcy są przepytywani, że są inwigilowani ukraińscy uchodźcy w Polsce. Czy to było konieczne? Zazwyczaj, pani redaktor, kiedy takie działania są podejmowane, to znajdzie się zawsze ktoś mądry, w cudzysłów to biorę, który kontestuje tego typu działania. Muszę powiedzieć, że tu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podjął natychmiast decyzję i to śledztwo jest prowadzone. A ze względu na fakt, że najwięcej osób, uchodźców przebywa na terytorium Polski, co najczęściej skazywane są te osoby, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia, mogą opowiedzieć o tych zbrodniach, które są dokumentowane. Jest zespół prokuratorów, pracuje nad tym już od wielu miesięcy. Przypomnę, że byli przedstawiciele Międzynarodowego Trybunału na granicy, był przedstawiciel razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Dziękowano panu ministrowi Ziobro za to, co w Polsce, jakie działania podjęto w tym zakresie. Więc to wszystko po prostu jest dokumentowane. Tutaj atak na Urząd Prokuratora Generalnego jest po prostu nie na miejscu. I polskie służby też trzeba podkreślić, bo to i prokuratura, i polskie służby były atakowane. Oczywiście, i policja, polskie służby. Naturalnie tutaj wykonują prokuratorzy także kawał dobrej roboty. Natomiast jest skrajnie nieodpowiedzialne, jeżeli ktoś kontestuje, to skrajnie nieodpowiedzialne. I ostatnie pytanie, ponieważ musimy kończyć, ja chciałam jeszcze o to zapytać. Czy macie państwo zgłoszenia, czy pan jako minister dostał zgłoszenia o łamaniu praw człowieka na polsko-białoruskiej granicy? Czy jako poseł nie. Przynajmniej nie dotarły do mnie takie informacje, czy jako minister, więc nie wiem dokładnie, o co chodzi. Ale rozumiem, że to jest jakiś wymysł, rozumiem, opozycyjny. Janina Ochońska, chociażby europosłanka, mówi o tym. No cóż, widzi pani, nawet nie znam do końca jakby tego kontekstu, ale już pani powiedziała, kto za tym może stać, także i to się sprawdza. Dziękuję bardzo państwa. Moim gościem był pan Michał Wójcik, Solidarna Polska, minister, członek Rady Ministrów, koalicjant, członek ugrupowania koalicyjnego w Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.